Witam serdecznie, Dagmara Siemińska, Wywiady Kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Witam Panie Januszu. Witam serdecznie. Sytuacja na rynkach europejskich i na rynku amerykańskim jest bardzo skomplikowana, ale zacznijmy może od naszego krajowego podwórka. Jeśli chodzi o prywatyzację, sprywatyzowaliśmy prawie 80% majątku za 140 miliardów złotych. Dzisiaj to jest równowartość praktycznie dwóch banków. Proszę nam powiedzieć, dlaczego sprzedaliśmy tak tanio i gdzie są te pieniądze tak naprawdę? No, można powiedzieć, że tak, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to tutaj w książce Zielona Wyspa czy Ruchome Piaski, którą napisałem, jest dokładnie odpowiedź na ten temat. Polecam. Wydaje mi się, że na szereg takich trudnych pytań tutaj są odpowiedzi. Dlaczego tak dużo i dlaczego tak tanio? Tak by można powiedzieć. No, dlatego, że nasze elity są nie tylko głupie, ale i sprzedajne i po prostu bezmyślnie sprywatyzowano ten majątek narodowy, który powinien przez lata przynosić dochody Polakom, polskim emerytom, a dzisiaj przynosi dochody emerytom niemieckim, włoskim, holenderskim, duńskim, irlandzkim itd. itd. To było to wpisanie się w te mity i może być taki pomysł na oszustwo społeczeństwa, stworzenia takich dwóch mitów, prawda, że po pierwsze trzeba wszystko sprzedać najlepiej kapitałowi zagranicznemu i to za tyle, ile uznał, że to jest warte, czyli możemy przyjąć, że można sprzedać również najnowszego S-klasę Mercedesa za 5 zł, jak kupiec tak chce. To wydaje się idiotyzmem kompletnym. I drugi mit, który mówił, że no, chociaż żeśmy już wszystko prawie sprzedali, to długi mamy większe niż przed sprzedażą, co jest też absurdem, prawda? No bo wyprzedając się z majątku powinniśmy raczej opływać do statku, czyli nasza pozycja powinna się poprawiać, a nam się systematycznie pogarsza. Ten dług publiczny Skarbu Państwa z początku lat 90. gdzieś w granicach 100 miliardów, prawda, z groszami złotych, no dzisiaj wynosi 815 miliardów, czyli za chwilę będzie to okrągły bilion, prawda? Czyli okazało się, że ten drugi mit, czyli mimo żeśmy wszystko już prawie wyprzedali, to teraz wejdziemy do Unii Europejskiej i nas zasypie taka manna pieniędzy z nieba, że nie będziemy w ogóle wiedzieli, co z tym robić, będziemy mieli świetne autostrady, czyste szpitale, szybką kolej, nowoczesne, innowacyjne, technologiczne firmy itd., itd. No, okazało się, że ten mit też już pryska, bo po pierwsze ta Unia się wali, to euro jest dzisiaj symbolem raczej zubożenia narodów, a nie sukcesu i zadłużenia państw i narodów. No a okazało się, że autostrad nie ma, szpitali nie będzie, problem jest z receptami, a nie ze szpitalami. Więc można powiedzieć, że ten drugi mit również się nie sprawdza, tym bardziej, że okazało się, że do tych pieniędzy pomocowych, unijnych, strukturalnych, spójności trzeba dokładać własne środki, co spowodowało, że wiele samorządów jest przez mocno zadłużonych. Zafundowaliśmy sobie jeszcze Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czyli taką pętlę dodatkową na szyję, bo to będzie dość kosztowne. Myślę, że gdzieś w granicach 100 miliardów złotych będą nas kosztować te mistrzostwa, po to tylko, żeby tam miesiąc pokopali tą piłkę i też bez większych sukcesów. Nie sądzę, że Polska wyszła z tej grupy. No a potem okaże się problem. Tak? Zresztą chcę przypomnieć, że również Grecy mieli olimpiadę swego czasu. No wiemy, gdzie dzisiaj są, jakie mają problemy. Portugalia też miała mistrzostwa Europy, też wiemy, jak to się skończyło. Wybudowali Portugalczycy 8 stadionów, 2 funkcjonują. 6 trzeba praktycznie zamknąć, a za 4 prawdopodobnie zburzyć nawet. U nas oczywiście też te stadiony nie będą miały racji bytu, tym bardziej przecież my nie mamy sportu na żadnym poziomie porównywalnym z europejskim. No więc to pokazuje, może być jakby takie gigantyczne błędy strukturalne, jakie zostały popełnione, systemowe błędy po prostu od początku tej transformacji. Właściwie jako jeden z mniejszych krajów na świecie myśmy w 89 roku, po 89 roku spłacili swoje długi, a mimo to, że jednocześnie wyprzedaliśmy prawie cały majątek narodowy. Grecy dzisiaj mają długi gigantyczne, znacznie większe, prawda, od nas, a majątku nie chcą sprzedać za bezcen w obce ręce, tak samo Włosi czy Irlandczycy. No czyli można powiedzieć, że jakby Polak i przed szkodą, i po szkodzie głupi,
Niewiele się mądrego dzieje, tym bardziej wchodzimy w tą fazę kryzysu wielkiego, kryzysu drugiej fazy, kryzysu europejskiego. Ale to może trochę, wróćmy jeszcze do prywatyzacji. Prywatyzacja banków. Sprzedaliśmy przykładowo, nie wiem, pakiet większościowy Pekao S.A. za jakieś 3 miliardy złotych. Tak. To jakaś w ogóle niewielki procent wartości. Pamiętam, że mówiono nam, że te banki trzeba sprzedać, ponieważ polskie banki są za słabe, my nie mamy pieniędzy i należy to dokapitalizować. I że tylko inwestor zagraniczny może te banki dokapitalizować. Czy rzeczywiście tak było? No oczywiście taka bajeczka dla tych, którzy na tym korzystali, brali z tego, czerpali korzyści. Jest faktem, że ludzie sądzili, że to prawda, do tych banków napłyną jakieś wielkie pieniądze, prawda? Okazało się, że no przecież te banki niewiele tak znowu zmieniło się w tych bankach, poza tym, że jest inny właściciel, dywidenda jest gdzie indziej płynie do Rzymu, do Londynu, a przecież tam są nasze pieniądze, to po pierwsze. Po drugie, te banki, głównie banki zagraniczne, rozpoczęły taką wielką ekspansję kredytową, czyli hulaj dusza, piekła nie ma, niech się każdy zadłuża ile kto chce, a najlepiej to w walucie zagranicznej, czyli we franku szwajcarskim. Co stało się pułapką dla wielu setek tysięcy Polaków młodych, tych często aktywnych, dobrze zarabiających, którzy wzięli kredyt we franku szwajcarskim. Rzecz charakterystyczna, że niemiecki bank Commerce, bank, który jest właścicielem w Polsce banku BRE, w Niemczech nie udzielał kredytów Niemcom we franku szwajcarskim, ale w Polsce bank BRE udziela takich kredytów właśnie we franku szwajcarskim. Co przecież jest olbrzymim ryzykiem, bo dochodzi o ryzyka wypłacalności i innych rzeczy, te ryzyko kursowe, czyli jeśli waluta obca gwałtownie rośnie, no to problem staje się nie do rozwiązania dla kredytobiorcy. Jeśli ktoś w 2008 roku wziął kredyt, kiedy frank kosztował 2 zł, a dzisiaj ten frank kosztuje 3,60, to mimo że on tam 5 lat spłaca już ten kredyt, to ma do spłacenia prawie drugie tyle. Czyli wziął 300 tysięcy, ma 450 tysięcy do oddania, mimo 5 lat spłacania i mimo wyższej raty. No oczywiście można powiedzieć, no tak, ale złotym to te koszty były większe, nie można było tego kredytu dostać. To jest wina oczywiście naszych władz, naszego nadzoru finansowego, NBP-u. Czesi nie zgodzili się na to, żeby czescy obywatele się tak zadłużyli we franku szwajcarskim, a polscy czy węgierskie władze nie miały nic przeciwko temu. Zobaczymy, jak się to skończy. Nie wróżę dobrze tym przedsięwzięciom. Tym bardziej, że rośnie nasze zadłużenie, pętla zadłużeniowa. Ponad 2 miliony Polaków ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań dłużnych, kredytów. Te kredyty zagrożone to już jest blisko 36 miliardów złotych. To wszystko rzutuje oczywiście na poziom życia, nawet na dramaty osobiste, rodzinne itd. No po prostu nie da się to, co nam wpajano przez ostatnie kilkanaście lat, że da się żyć na kredyt, da się rozwijać na kredyt bez żadnych konsekwencji. Ten dobrobyt, który tu, to jest iluzoryczny dobrobyt, przecież powiedzmy sobie, no to wydał się właśnie głównie na kredyt zaciągnięty z zagranicznych banków. I te banki, które tak rzekomo świetnie zostały sprywatyzowane, nie, one mają same dzisiaj wielkie długi, bo te banki działające w Polsce, głównie banki zagraniczne, mają 60 miliardów euro zadłużenia wobec tych zagranicznych central. Przecież to trzeba będzie oddać. Te banki w Europie są w tarapatach, banki matki tak zwane, mogą zażądać od córki, żeby ten posag szybko tak zwróciła, prawda? Mama musiała być w kłopotach. Nie wiem, jak z tego można wybrnąć. No, najprawdopodobniej tak, że te banki w Polsce po prostu zakręcą w ogóle kurek z kredytami. Posprzedają niektóre banki w Polsce. Zażądają przedterminowego zwrotu niektórych kredytów, dodatkowych ubezpieczeń tych kredytów, zwłaszcza mieszkaniowych, prawda? No to wszystko na pewno z wielkim problemem, wielkimi kosztami dla Polaków. Dobrze, proszę powiedzieć, co z tą słynną pożyczką Narodowego Banku Polskiego dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego? Czy my musimy pożyczać i dlaczego pożyczamy na tak niskie oprocentowanie? To tak, to jest absolutnie jeden z większych absurdów. Tym bardziej, że my jesteśmy również klientem w tym banku i mamy, że tak powiem, tam otwarte linię kredytową, z której nie korzystamy, ale za którą płacimy oczywiście, bo my jesteśmy, myślę, że takie frajerstwo, jesteśmy tutaj w czołówce światowej niewątpliwie.
Czyli mamy otwartą linię kredytową 30 miliardów dolarów, płacimy 200 milionów za gotowość skorzystania z nich, choć na razie żeśmy nie skorzystali, a jednocześnie chcemy pożyczyć 6 miliardów euro, no, czyli blisko 30 miliardów złotych chcemy pożyczyć temuże właśnie funduszowi walutowemu po to, żeby on pomógł w ratowaniu Greków, Włochów czy Hiszpanów, czy Portugalczyków. Czyli zdecydowanie mniej zamożna Polska, gdzie polskie dochody i płace są 3-4-krotnie niższe niż w tych krajach w bankrutach europejskich, będzie pomagać tamtym emerytom greckim, włoskim, prawda, żeby jednak oni dostali trzynastkę albo jednak mogli, że tak powiem, dostać premię za punktualne przyjście do pracy czy za skróconą przerwę śniadaniową do 1,5 godziny tylko. No, ale ta pożyczka nie jest tak naprawdę na banku? To nie jest pożyczka dla żadnego banku, to jest pożyczka dla banku, ale ten bank te pieniądze ma przeznaczyć na pomoc tym krajom, które są w kłopotach, krajom europejskim. A powiem szczerze, uważam, że prościej by było pożyczyć bezpośrednio Grekom, czy może Grekom, może mniej, ale na pewno Węgrom można pożyczyć, bo to na wyższy procent, na 10% moglibyśmy Węgrom pożyczyć, prawda? I wiem, żeby te pieniądze nam oddali kiedyś. To by miało sens. Natomiast pożyczeniem było po to, żeby oni pożyczyli Grekom, prawda, na 4% Grekom pożyczą MFW, czyli wszyscy zarobią z wyjątkiem Polaków. No a tym bardziej, że my sami mamy tam, że tak powiem, prośbę i zgodę na to, żeby w razie czego zaciągnąć kredyt. Te 30 i wykorzystać te 30 miliardów, więc to jest bez sensu, te warunki są niekorzystne. To jest jakiś transfer z Polski pieniędzy, bardzo podejrzany. To jest takie wypłukiwanie tych polskich rezerw walutowych. One nie są zbyt duże, bo jeśli my mamy 70 miliardów mniej więcej euro rezerw walutowych całego państwa, a chcemy pożyczyć 6 groszami, no, czyli prawie 10% naszych rezerw, to jest niespotykana skala pożyczki, prawda? Jako kraj, który kraj jest na dorobku i który potrzebuje tych pieniędzy. To jest bardzo dwuznaczna rola NBP tutaj i między innymi... Czy to jest zgodnie z prawem tak naprawdę? Czy to nie jest jakiś atak na niezależność banku? Czy NBP ma prawo pożyczać? NBP ma prawo samodzielnych podejmowania samodzielnych działań, ale moim zdaniem nie ma prawa szkodzenia polskim interesom gospodarczym, a ja twierdzę, że to znacznie niekorzystnie wpłynie na polską stabilność finansową, na naszą siłę płatniczą i tak dalej, no bo jednak pozbywamy się żywej gotówki, a pamiętajmy, że dzisiaj poza tym, żeby te pieniądze NBP mógł przesłać do MFW, to my musimy sprzedać lepsze papiery wartościowe, prawda, i zamienić się pewno na gorsze, bo dzisiaj te papiery wartościowe, które posiadamy, no wielu krajów są nic nie warte, prawda? Więc sprzedamy pewne amerykańskie, niemieckie obligacje po to, żeby dać żywą gotówkę MFW, po to, żeby MFW dało Grecji te pieniądze, po to, żeby Grecy kupili sobie, nie, czy Francuzi, czy Włosi kupili sobie portugalskie obligacje, czy greckie, czy właśnie czy hiszpańskie. No to się nie mieści w zdrowym rozsądku. To jest drenowanie polskich rezerw walutowych, to jest moim zdaniem to jest działanie, które zaszkodzi stabilności sile płatniczej Polski. Dobrze, mam pytanie. Polska chyba jest rajem dla kapitału spekulacyjnego. Wpływają na to na pewno wysokie stopy procentowe. Czy Polska w ogóle jakoś walczy z tym kapitałem? Bo Europa już zaczęła się bronić. Tam jest chyba podatek nawet wprowadzany od takich transakcji spekulacyjnych. A jak to w Polsce wygląda? No Polska jest takim Eldorado. Od 20 lat jest Polska jest Eldorado dla kapitału spekulacyjnego. Tu nikt, że tak powiem, nawet nie próbuje, że tak powiem, ograniczyć tych większych apetytów. Choć minister finansów Niemiec nazywa kapitał spekulacyjny wilczymi stanami, które ogryzą wszystko do kości i dzisiaj są w stanie przewrócić każdy kraj ten kapitał portfelowy. On napływa to wielką ławą do Polski. Szacuje się, że w 2011 roku takiego kapitału krótkoterminowego, tego gorącego pieniądza, którego jest sporo na świecie, bo przecież Amerykanie drukują te swoje dolary na 3 zmiany. Również w Europie mamy w ostatnich miesiącach takie luzowanie polityki pieniężnej, czyli dostarczanie pieniędzy na rynek.
przez Bank Centralny Europejski. Czyli tego gorącego pieniądza jest dużo i jego napływa w granicach 20-25 miliardów co najmniej rocznie do Polski, tylko po to, żeby skasować procenty, prawda? I no trudno się dziwić, że ten kapitał spekulacyjny tak chętnie płynie tu na Wisłę do tego Eldorado, jeśli u nas stopy procentowe to jest 4,5%, a w Unii Europejskiej to jest, prawda, 1%, czy 0,5%, jak w Szwajcarii, czy nawet jeszcze niżej, 0,25%, no to wiadomo, no tutaj lepiej to ulokować i wziąć swoje 4,5% niż 0,5%, no prawda? Tak. Więc to, że NBP i Rada Polityki Pieniężnej utrzymują tak wysokie stopy w Polsce, jest bardzo szkodliwe dla polskiej gospodarki, osłabia wzrost gospodarczy, schładza gospodarkę i daje zarabiać głównie spekulantom i sektorowi bankowemu, no bo przecież jeśli podstawowa stopa 4,5%, prawda, no to banki dorzucają swoje i mamy tam kredyt na poziomie 6% jako ten najkorzystniejszy, no to prawda, no w porównaniu z tym, że można dostać kredyt w Szwajcarii na 0,5%, czy na 0,25%, czy w Stanach Zjednoczonych na prawie 0%, widać, że tak powiem, gdzie ten kapitał będzie żerował, bo to ma największy zwrot na tych inwestycjach właśnie finansowych. Dobrze, proszę powiedzieć, czy zapewnienia ministra Rostowskiego, że w tym roku będzie jednak lepiej niż myślał pod koniec roku, czy to ma jakieś przełożenie? Nie, ministra Rostowskiego nie można traktować poważnie, to jest błazenada, co on wyprawia i ten wystarczy zobaczyć jego efekty, jego działalności przez ostatnie 4 lata, prawie 300 miliardów złotych większe zadłużenie, wyższe podatki, a miało nie być wyższych podatków, wyższe koszty utrzymania. Mieliśmy, prawda, już być w euro, co najmniej w systemie euro od roku nie jesteśmy i nie będziemy długo najprawdopodobniej, to euro padnie jeszcze zanim my spełnimy te warunki. Oczywiście pan minister lubi obiecywać, on obiecywał również Unii Europejskiej, że w tym roku zejdziemy z tym deficytem poniżej 3%. Problem jest tylko w tym, że nie bardzo można wierzyć w te statystyki oficjalne, bo jeśli Ministerstwo Finansów ukrywa olbrzymią część długu po różnych szufladkach pochowane. Ja sądzę, że to jest co najmniej około 50 miliardów złotych tak ukryte tam w jakimś funduszu drogowym, w jakichś tam długach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tych różnego rodzaju interwencjach walutowych, w pewnych mechanizmach typu swapy walutowe i tak dalej, czy pod koniec roku kombinacjach z tym długiem, żeby go obniżyć, prawda, na jeden dzień, a już to będzie od stycznia inny temat. Więc to wszystko jest mało wiarygodne, jeśli chodzi o te dane źródłowe, no takie dane GUS-owskie, no, które mówią, że tam, nie wiem, żywność w Polsce w zeszłym roku podróżowała 5%. Jak ktoś tak gospodyni domowy powie, że wiesz, no tylko 5% podróżowało, no to popuka się w głowę i pokaże mu ceny mąki, prawda, mięsa, czy oleju, czy seru, widać, że w ogóle nie ma, nie 5%, tylko 25% średnio, może to i było realne. Więc to, co tam opowiada pan minister Rostowski, to są bajeczki. Myślę, że ten nos mu się tak wydłuża właśnie, im więcej opowiada. Myślę, że tak będzie taka bajkowa scenaria tej tak zwanej zielonej wyspy, którą ja twierdzę, że to nie jest zielona, tylko już taka wyspa piratów, czy za chwilę bezludna wyspa jeszcze trochę, jak cała młodzież już wyemigruje. No tak będzie trwała ta myślę, że te igrzyska będą trwały do Mistrzostw Europy. Będziemy się łudzić, że jesteśmy nadal tą zieloną wyspą, a nie bezludną wyspą. Za chwilę młodzi wyemigrują. No i po mistrzostwach dowiemy się, że sytuacja jest jednak poważniejsza niż i gorsza niż powszechnie sądzono. Zwłaszcza jeśli w Europie będzie się działo to, co się dzieje, a Europa no, jest na krawędzi ewidentnie, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor bankowy europejski. Te duże banki są w olbrzymich tarapatach, są na pograniczu bankructwa. Otrzymują te zastrzyki kolejne takie kredyty z EBC, prawda, na poziomie w grudniu 500 miliardów euro poszło do banków europejskich na 1%, proszę sobie wyobrazić, na 1%, to za kiedy byśmy wzięli takie kredyty w Polsce, prawda, jak mówię, na 1%, jak u nas potrzeba zaczyna się od 6 gdzieś tam, czy od 5 z groszami, prawda, więc to pokazuje, że ta Europa chwieje się na nogach. Nie wiem, wątpię, żeby strefa euro przetrwała w takim kształcie jak obecnie. Myślę, że wcześniej czy później z niej wyleci Grecja, Portugalia, myślę, że również Hiszpanię to raczej czeka. Te kraje, które małe, które przyjęły euro w ostatnim czasie, jak Słowacja, Estonia, no moim zdaniem popełniły harakiri po prostu i one też będą miały poważne kłopoty.
Bo euro to jest drogi pieniądz, spowoduje, że się przestaje być konkurencyjnym, wszystko jest bardzo drogie. No a dla małych krajów to co? Turystyka i ewentualnie eksport. No to wszystko zaczyna być zbyt drogie dla Polaka i widać to po Słowacji. Polacy przestali jeździć praktycznie na Słowacji, chociaż byli tam częstymi gościmi turystami w pięknej Słowacji, przyjaznej nam, sympatycznej, życzymy jak najlepiej, ale euro nie jest dobrym, to mówię, przyjmowanie dzisiaj euro to jest namawianie do samobójstwa gospodarczego. Dobrze, proszę powiedzieć, jak to jest możliwe, że PKB wzrasta, a nie przekłada się to na zamożność społeczeństwa? No właśnie, jakby Polacy nie do końca w ogóle rozumieją, prawda? Jak oglądają tą telewizję i widzą, o 4,5% PKB nam wzrosło, jesteśmy potężni, tak. Jesteśmy najpotężniejszym krajem na świecie, a złoty to jest w ogóle najmocniejsza waluta na świecie. Ktoś, kto ma taką ciutkę orientację, to wiedział, że złoty był w zeszłym roku jedną z 10 najsłabszych walut świata, a razem z afrykańskimi walutami, jakieś tam Swazji, rublem białoruskim, forintem, z jakimiś, no głównie afrykańskimi walutami. Więc na pewno nie jest taką potęgą ten złoty, to po pierwsze. Po drugie, to PKB, mimo że ono statystycznie wygląda tak dobrze, to ono się w ogóle nie przekłada na portfele Polaków, a nawet powiedział odwrotnie, czyli PKB rośnie, a w portfelu Polaków jest coraz mniej pieniędzy. Coraz większe są koszty utrzymania i coraz trudniej się żyje. Czyli coś się nie dzieje. Dlaczego tak jest? Dlaczego? Bo to jest znowu statystyka i jeśli mamy w grudniu nie ma śniegu i w styczniu jest, w listopadzie i w grudniu nie ma ziemi i w grudniu nie ma śniegu, to jeśli się wybuduje 2 km autostrady i w związku z tym cementu się w związku z tym i asfaltu położy o 100% więcej niż w zeszłym roku, bo był śnieg, no to wzrost już jest, prawda? Poza tym ten wzrost nawet produkcji przemysłowej, on się nie przekłada na większe podatki, na większe wpływy podatkowe, na większe płace Polaków. Dlatego, że jeśli Fiat produkuje więcej samochodów, no to dywidenda pójdzie do Włoch, a nie do Polski, prawda? Najlepszym przykładem jest to, jeśli chodzi o sieci handlowe. No, te wielkie sieci handlowe w Polsce około 20, ich obroty w zeszłym roku prawie 120 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić, że oni zapłacili 700 milionów podatków przy 120 miliardach złotych. To tak jak banki, prawda? Tak samo płacą jakieś minimalne podatki. Absolutnie. Jeśli chodzi o cały sektor bankowy w Polsce, głównie zagraniczny, z wyjątkiem części PKO, BP, to ten sektor, proszę sobie wyobrazić, podatków płaci tyle, co jedno KGHM, które jest tylko w 30% własnością Polaków, to państwa polskie. Wszystkie banki zagraniczne w Polsce płacą około 4,5 miliarda złotych podatków, czyli tyle co składki, opłaty i podatki jednego KGHM, tylko który w 1/3 jest naszą własnością. Coś tu nie gra, to się nic nie zgadza. Po prostu ten rabunek jest tak skuteczny, że ja się dziwię, że my jeszcze w ogóle funkcjonujemy i że to w ogóle się kręci. Bo tak naprawdę to jakby była studnia bez nas, z której można czerpać te pieniądze. Transfer z Polski pieniędzy jest gigantyczny coroczny za granicę. Same tylko w ramach bilansu obrotów płatniczych za granicą jest taka pozycja saldo błędów i opuszczeń. Ono wykazuje, że co roku z Polski odpływa około 50 miliardów złotych. Można powiedzieć bezpowrotnie za granicę, prawda? Więc skala drenażu jest niewyobrażalna. To trwa przecież już wiele lat. Przecież my mamy deficyt handlowy. Co z tego, że my eksportujemy do Niemiec, do Włoch? Ale my importujemy też tyle, że nam jeszcze wychodzi ten deficyt na poziomie gdzieś 40 czy 50 miliardów złotych co roku. In minus mamy, prawda? Wystarczy policzyć 10 lat w ten sposób funkcjonowania. To jest 500 miliardów, które straciliśmy. Nie ma tych pieniędzy. Także no, można powiedzieć, że po prostu nie ma pomysłu. Nie ma pomysłu na Polskę, nie ma pomysłu na Europę nawet. Taka wyprzedaż podwartościowa, to co Balcerowicz tam ciągle serwuje, tak. Że wystarczy jeszcze sprzedać resztę, zmniejszyć wynagrodzenia, obciąć socjal i będzie tak. No to jest prymitywne do bólu, że tak powiem, i nieskuteczne, bo przecież to przez te 20 lat uskuteczniano. Sprzedawano, obcinano, zmniejszano świadczenia socjalne, uprawnienia, prawa nabyte, emerytury, podnosić teraz wiek emerytalny. Co
chce się podnieść do 67 lat i to ma być pomysł na Polskę, na rozwiązanie problemów gospodarczych, to mogę powiedzieć, no dlaczego do 67? Podnieśmy do 97 i w ogóle nie będzie żadnego problemu z tymi emeryturami, prawda? Po to i półśrodki. Tym bardziej, że te emerytury, nawet jeśli ktoś będzie pracował do 67 roku życia, to będą po prostu na granicy biologicznej zagłady, przeżycia biologicznego. Te emerytury będą nawet niższe o 30-40% niż te stare ZUS-owskie emerytury. Więc to na nic nikomu nie starczy. System emerytalny jest bankrutem w Polsce bez dwóch zdań. Pomysłu na to nie ma. Utuczyły się na tym tylko te otwarte fundusze emerytalne, które są własnością kapitału zewnętrznego, które mają bardzo silne lobby w Polsce, bardzo skuteczne i ono dba o własne interesy. Prawdopodobnie jak zabraknie tam pieniędzy ministrowi finansów, to po mistrzostwach Europy po prostu zlikwiduje to te 2% składki, które tam idzie prawda, do tych ofert, przejmą resztę tych pieniędzy. No więc tu nikt się nie liczy z interesem emeryta, nikt nie myśli o przyszłości młodego pokolenia. Polacy wolą emigrować, młodzi Polacy do Anglii, do Włoch, do Francji. Wolą być na zasiłku w Irlandii, prawda, bo ten zasiłek w Irlandii to jest taka całkiem przyzwoita płaca w Polsce. Więc po co tutaj walczyć o jakiś nędzny etat, który da 1800 zł pensji, kiedy tam można dostać prawie 200 euro, przepraszam, tygodniowo zasiłku, tygodniowo 180 lat, plus pełna ilość świadczeń takich na przyzwoitym poziomie. To nic dziwnego, że na Wyspach Brytyjskich od wejścia Polski do Unii urodziło się już ponad 120 tysięcy polskich dzieci. Te dzieci już nigdy nie będą Polakami. One nie wrócą, bo po co mają tutaj wracać? Kiedy tam będą uznawanym, szanowanym obywatelem, o którego się dba, którym się stwarza warunki przyszłości. Zresztą wiem, że ostatnio właśnie czytałam, że odnotowano w końcu wzrost demograficzny i to właśnie też dzięki Polakom. Także no tak, poza tym Polki wolą rodzić w szpitalach niemieckich niż polskich, no bo mają tak, pewien komfort, jeśli chodzi o to, jak się je traktuje, jak to wygląda u nas. Jest problem z wypisaniem recept, prawda? No więc my jesteśmy na poziomie jakichś amerykańskich. Myślę, że powinno Ministerstwo Zdrowia iść w kierunku jednak ustanowienia zawodu szamana, jakiegoś zaklinacza chorób. To by sporo rozwiązało, prawda? Nie trzeba by tych recept wypisywać. Mogliby zaklęcia uczynić i wystarczyłoby. Myślę, że zna chorzy tutaj powinni być przyszłością Polskiej Służby Zdrowia, jak tak dalej pójdzie, no bo na dość proste zabiegi ludzie potrafią czekać po 2 lata, prawda? A na wizytę do specjalisty 8 miesięcy. To jest chore po prostu, kompletnie chore i to jest po prostu, można powiedzieć, to jest pokaz pogardy dla Polaka, dla obywatela ze strony władzy. Nigdzie na świecie byłoby to nie do zaakceptowania, no mówię poza afrykańskimi biednymi krajami Afryki, czy jakąś dżunglą, prawda, azjatycką. Dobrze, to ja bardzo dziękuję Pani Januszu za wywiad. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani. Bardzo mi miło było. Pozdrawiam wszystkich sympatyków PiS-u. Myślę, że te kwestie gospodarcze powinny być szczególnie bardzo zintensyfikowane w działalności publicznej. Myślę, że przyszłością opozycji dzisiaj, a w przyszłości chyba decydentów powinny być te sprawy społeczno-gospodarcze.